to już jest jakaś bzdura, że państwo świeckie oznacza to, że będziemy mordowali księży. No to bez przesady, no to nie jest jakieś średniowiecze. Wystarczyło pokazać wnętrze Konfederacji, powiedzieć, jak traktują kobiety i co by chcieli z tymi kobietami robić. Prawda jest taka, że chcielibyście, że ci, którzy sobie nie dają rady, no to trudno, muszą umierać w bidzie, nie będzie ich stać na lekarza. Właśnie my, jako lewica, mówimy, że właśnie takim osobom trzeba po prostu pomagać. Proszę panu, mówię, że właśnie pan kłamie. Druga część Wieczornego Ekspresu, a w niej Michał Urbaniak, poseł Konfederacji, Arkadiusz Iwaniak, poseł Nowej Lewicy. Dobry wieczór panom. Dobry wieczór. I na początek tej drugiej części chcę zacząć tę drugą część od tego, czym zakończyliśmy pierwszą, więc jeszcze raz poproszę to zdjęcie tego, nie wiem jak nazwać, billboardu, plakatu wyborczego, materiału wyborczego Platformy Obywatelskiej. Za chwilę to zobaczymy, choć panowie widzieli już pewnie też przed chwilą. Polacy, pokonajmy to zło, wygramy i ten maleńką czcionką dopisek z sepsą. No Lewica też była na tym marszu w niedzielę. Czy w trakcie kampanii można wszystko, nawet takie rzeczy można, panie pośle? Jak się patrzy na to, co robi Prawo i Sprawiedliwość, to myślę, że no bo przecież też przed chwilą na wejściu mieliśmy to, co było mówione, co mówił premier, że ktoś chce zabrać dobre imię Jana Pawła II. Nie wiem, nawet my jako Lewica nie mamy takich planów, nie chcemy tego zrobić, więc nie sądzę, żeby Platforma chciała to zrobić. Więc myślę, że w tej kampanii jest praktycznie wszystko dozwolone. Myślę, że wszystkie chwyty są dozwolone. Ale nie podoba się panu to? To mi się oczywiście nie podoba, natomiast z tego, co obserwuję, no to przecież wcześniej były billboardy Prawa i Sprawiedliwości, potem się pojawiły w odpowiedzi billboardy Platformy Obywatelskiej. My w tym wszystkim jesteśmy pośrodku, idziemy, robimy swoje, rozmawiamy z ludźmi. Mam nadzieję, że to przyniesie pożądany efekt. Co najgorsze niestety z tej polaryzacji, to widać też, że w domach, ale jak się rozmawia też na targowiskach, to ludzie zwracają na to uwagę, że w domach też się robi taka polaryzacja, więc już przestajemy ze sobą tak naprawdę rozmawiać. Wiadomo, że każdy ma swoje poglądy, nawet w rodzinie. I to powoduje, że zaczynamy trochę na siebie źle patrzeć. A więc to wszystko, co się dzieje w tej kampanii, mam nadzieję, że już niedługo, czyli 15 października się po pierwsze zakończy. Potem będziemy jako Polacy mogli usiąść wspólnie do stołu i porozmawiać o zdecydowanie lepszej Polsce. Bez względu na to, kto wygra, chciałbym, żeby się tak stało. Znaczy, jeśli wygra obóz demokratycznej opozycji i my będziemy siedzieli przy tym stole, na pewno to będzie jeden z warunków, żeby po prostu doszło do takiego pojednania, wspólnego patrzenia na dobro Polski, bo myślę, że to jest chyba dzisiaj kluczowe i najważniejsze. Tym bardziej, że tego wspomnianego zła dookoła nas, dookoła Polski jest na tyle dużo, że zajmijmy się tym, żebyśmy się po pierwsze usiedli i pogodzili. To Michał Urbaniak na koniec tego wątku, mówiąc eufemistycznie, kampanii, nie wiem, prozdrowotnej, politycznej. Zacznijmy od tego, może najpierw odniosę się do tego, o czym wspomniał też tutaj poseł Iwaniak. Bardzo miło się tego słuchało, nie będę ukrywał, ponieważ mówił pan, jakby pan nie był z lewicy. Mówił pan o niedzieleniu Polaków, mówił pan o tym, że lewica nie atakuje Jana Pawła II. No nie jest to niestety prawda. Pan może tego nie robił i chwała panu za to. Natomiast wielu przedstawicieli lewicy w Polsce, szeroko pojętej lewicy też, robiło to wielokrotnie. No, choćby nawet przykład wcale niedaleki syn Barbary Wandy Nowickiej, który regularnie obraża to, w co Polacy szanują, obraża wiarę katolicką, ale to taki jeden przykład z brzegu. Co do tej kampanii wyborczej, która jest prowadzona, być może, a być może jest to faktycznie tylko kampania walki z sepsą, no powiedzmy sobie wprost, stawka jest wysoka tych wyborów. Polaryzacja, zwłaszcza pomiędzy PiS-em a Platformą Obywatelską, jest ogromna. Nienawiść między ludźmi tworząca się też jest coraz większa. Jest to bardzo przykra sprawa i tu się znowu z panem zgodzę, panie kolego pośle.
Do tego jeszcze, jeśli dołożymy to, że finansowania kampanii, czy organizacje, które biorą udział dookoła też samej kampanii wyborczej, często lubią omijać prawo, tak? No, mamy choćby ze strony pisowskiej wiele fundacji czy spółek Skarbu Państwa, które prowadzą swoje kampanie marketingowe, łudząco podobne do kampanii pisowskiej, tej kampanii wyborczej. Z drugiej strony, no, mamy takie sytuacje jak kampania WOŚP-u, no to pokazuje, jak bardzo spolaryzowana jest Polska, jak bardzo PiS i Platforma grają do jednej bramki. To trzeba powiedzieć jasno. Jedni i drudzy mają ten sam interes. Spolaryzować polskie społeczeństwo, maksymalnie je podzielić i nie zostawić też miejsca dla innych, którzy mają również prawo do tego, żeby w tej debacie demokratycznej uczestniczyć. No, zarówno ja, czy jako przedstawiciel Konfederacji, jak i poseł Iwaniak, przedstawiciel Lewicy, no, myślę, że obserwujemy dokładnie ten schemat, gdzie PiS i Platforma mają interes w tym, żeby spolaryzować maksymalnie polskie społeczeństwo. Tak, zgadzam się też w pełni, to będzie wpływać na relacje rodzinne, to będzie wpływać na Polaków w domach. No, pytanie, co jesteśmy w stanie z tym zrobić? Czy jesteśmy w stanie to uspokoić? No, pewnie do 15 października nie jesteśmy w stanie tego zrobić. To trzeba sobie powiedzieć jasno. Nie, też bądźmy realistami, ponieważ tak jak już zostało powiedziane, właśnie stawka tych wyborów jest wysoka. No, Konfederacja walczy o to, żeby być trzecią siłą na scenie politycznej. Walczymy o to, żeby PiS odsunąć od władzy i nie dopuścić Tuska do władzy, by na tej scenie politycznej też troszeczkę działo się więcej, by ją przeczyścić. Takie katarzis polskiej scenie politycznej jest po prostu potrzebne. W tym materiale poprzedzającym naszą część programu był Włodzimierz Czarzasty, lider Lewicy, i mówił o tym, że marzy o Polsce, w której jest państwo świeckie. Pan też marzy o takiej Polsce, panie pośle? Tak, bo musimy sobie powiedzieć, czym jest państwo świeckie. To jest tak, że rząd nie zagląda do kościoła, kościół nie zagląda do nas i do rządu, ale i do naszego prywatnego życia. Jeszcze jedno słowo a propos, jeśli pan redaktor pozwoli, a propos Jana Pawła II. To znaczy, to jest też tak, że my nie chcemy się wtrącać w samą wiarę, nie chcemy się wtrącać w to, co robił i w zasługi Jana Pawła, bo to, co jest jego zasługą, o tym mówimy, ale to, co się wydarzyło, to też trzeba po prostu nazywać po imieniu, bo to generalnie szkodzi, więc tak to wygląda. I a propos tego jeszcze billboardu, no to przecież jak weźmiemy tą gazetkę, a propos tych pieniędzy, o których pan poseł powiedział, no to jest 6 milionów dostała fundacja, podobno niezależne media, tylko sfinansowane przez rząd. Przecież jak na to popatrzymy, to czym to się różni od tego billboardu? Same kłamstwa, same zło i same obwinianie Donalda Tuska to naszych widzów może tutaj rzeczy, tak, poinformujmy, to jest gazetka, którą zostawił minister Kowalski, tak została? Nie, ja ją specjalnie. A to jest pana posła, ja przepraszam. Nie przyniosłem, dostaniemy. Pan jej nie produkował. Ja jej nie produkowałem, ale myślę, że my ale wszyscy. Ale to jest materiał wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, tak? Nie, to jest. To wyprodukowały niezależne media. Rozumiem. Dostały one na to 6 milionów, żeby mówić o referendum, a tu są po prostu same takie hasła mówiące, jaki to jest zły Tusk, straszące nas. Znaczy zachęcać kampania, do udziału w referendum. Kampania referendalna, tak. Więc jak mówimy o tej kampanii, to niestety tak to wygląda. Myślę, że państwo za chwilę wszyscy w skrzynkach będziecie. Wróćmy do tej Polski świeckiej. Dlaczego na takiej Polsce zależy Lewicy? No bo my tak naprawdę jako Lewica to tak. Po pierwsze, nie chcemy się wtrącać w Kościół. Niech ten Kościół sobie idzie swoją drogą. Kto chce wierzyć, kto chce chodzić do Kościoła, niech po prostu chodzi i to robi. My nie chcemy w tym przeszkadzać. Ale też, żeby było tak, że wszyscy ci, którzy nie wierzą z jakichś powodów, żeby nie byli na piętnowanie. Ale też państwo świeckie to, żeby Kościół, tak jak wszyscy, rozliczał się ze swoich finansów, płacił normalnie podatki i żeby nie miał dodatkowych przywilejów, z których nomen omen korzysta później. I żeby Kościół był też rozliczany z różnych afer, także tych pedofilskich. Ale to przede wszystkim, no to znaczy, wie pan, no jeśli pan redaktor będzie, gdyby się wydarzyło, będzie rozliczony, my jako posłowie byśmy byli rozliczeni, to dlaczego Kościół ma być chowany? Dlaczego księża zamiast po wydarzeniu na przykład pedofilskim mają być przenoszeni z parafii do parafii? Nie, on powinien być z parafii do zakładu karnego przeniesiony. Prawo jest dla wszystkich. Tu nie ma fryzjer, nauczyciel,
ksiądz, polityk z jednej czy z drugiej strony. Wszyscy powinniśmy tak samo kwalifikowani i rozliczani. Tu nie ma żadnego słowa. Ale jak płacimy podatki, to też powinniśmy płacić. Jak sprzedajemy ziemię na przykład premierowi, to też w normalnych warunkach i też odciągamy, znaczy Urząd Skarbowy odciąga od nas podatek, więc równość przede wszystkim. O pedofilii chcę tutaj z panami jeszcze dzisiaj porozmawiać, ale nie w kontekście Kościoła akurat. Pan poseł Urbaniak, czy Polska świecka to jest Polska, o której marzy także Konfederacja? Czy słuchając tej wypowiedzi posła Iwaniaka, ja wierzę w dobre chęci, natomiast uważam, że to, o czym pan powiedział, to jak pan by widział państwo polskie w tym momencie, no to to jest życie w kłamstwie. Dlaczego? Dlatego między innymi, że nasze państwo polskie istnieje na bazie jakiejś etyki, prawda? Mamy nasze prawo w państwie polskim istnieje na bazie jakiejś etyki, bo zazwyczaj etyka jest przed i prawem. No, prawo powstaje dzięki etyce. Ta etyka wywodzi się właśnie z wiary chrześcijańskiej, więc już na samych fundamentach, o których mówimy, nie da się mówić w pełni o państwie jakimś świeckim, czy o państwie kompletnie neutralnym. Nie ma czegoś takiego. Jak pan spojrzy na przykład na islam, a biorąc pod uwagę politykę, jaką prowadziłaby lewica, jak mniemam, w kwestii wpuszczania na przykład muzułmanów do Polski, to w filozofiach islamskich w zasadzie nie ma oddzielenia państwa od religii. Nie ma czegoś takiego. Państwo jest powiązane z religią w pełni. Więc my i tak w naszej kulturze zachodniej, w cywilizacji łacińskiej, dość mocno rozdzielamy pewne kwestie. Jest władza świecka, jest ewentualna władza kościelna. No jeśli ktoś nie wierzy w Pana Boga i nie chodzi do kościoła, to nie musi jej uznawać. Nikt nikogo do tego zmuszać nie będzie. Ja uważam, że tak to powinno wyglądać w tym wypadku, że istnieje państwo polskie. W tym państwie wszyscy żyjemy, mieszkamy. W tym państwie są różne związki wyznaniowe. Natomiast jest pewien związek też, który jest związkiem większości Polaków. Tak? I uszanujmy to też, że większość Polaków no dalej mimo wszystko należy do kościoła katolickiego. W pełni się zgadzam z tym, że należy wypalać żelazem, należy czyścić także Kościół katolicki z pedofilii, z afer seksualnych i tym podobnych rzeczy. Od tego też w mojej opinii no, powinniśmy być jako wierni na przykład. Ja jestem katolikiem i oburzają mnie takie rzeczy. Uważam, że należy naciskać choćby na episkopat, należy naciskać na biskupów, by zabierali w tej sprawie głos, by brali za tę sprawę odpowiedzialność i tępili takie rzeczy, jeśli one się działy. Ale pamiętajmy też o jeszcze jednej rzeczy, że myśmy już państwo świeckie przerabiali. Właśnie za no, poprzedników lewicy, za, nie wiem, czy pana kolegów, czy nie, ale tacy ludzie przecież jak tam Czerzasty na przykład jeszcze byli w PZPR-ze, prawda? Jak pan Miller, czy iluś innych też postkomunistów dzisiaj jeszcze działających w polityce. No oni przecież byli w PZPR-ze, działali w PRL-u. No to było państwo świeckie. To było państwo świeckie, w którym ginęli księża, w którym byli mordowani po prostu. Więc pytanie, czy w tym wypadku za tymi pięknymi słowami dotyczącymi tego, że pan by chciał, aby państwo było po prostu oddzielone, no to nie szłoby znowu jakieś mordowanie księży na przykład, czy innych działaczy na przykład katolickich. No bo ja sobie jestem w stanie to wyobrazić. Panowie, a czy obaj zgadzacie się z tym, że w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości relacje Kościoła z państwem są zbyt zażyła? Poseł... Hierarchowie Kościoła poseł katolickiego. Urbaniak? Nie mylmy dwóch rzeczy. Jest hierarchia Kościoła, okay, i jest Kościół jako ogół wiernych. Część hierarchów Kościoła katolickiego, sam byłem świadkiem tego przynajmniej kilkukrotnie, no, zbyt ostentacyjnie, zbyt mocno wspierała na przykład władzę, tę aktualnie istniejącą, a ta władza gdzieś tam mniej lub bardziej starała się Kościół od siebie uzależnić. Pamiętajmy też, że Kościół to są ludzie i ludzie też ulegają pokusom, osobiście to robią, ulegają pokusom wszędzie, czy w państwie, w kościele, w firmach, w każdej instytucji. No, wszystko rozbija się o ludzi, prawda? I o ich słabości. Więc no, systemowo uważam, że Kościół powinien głośno mówić o sprawach społecznych, powinien jasno przedstawiać swoje stanowisko też. Każdy inny Kościół też ma do tego prawo w Polsce. I mówić o tym, co uważa za dobre, co
co uważa za złe, ale nie powinien wchodzić w bieżącą politykę i partyjną politykę. Zdecydowanie nie powinien tego robić, bo to jest ze szkodą dla ogółu wiernych w Kościele. Każdy z nas jako wierni też ma prawo do tego, żeby samemu decydować o tym, na kogo chce głosować, w jaki sposób i co jest dla niego istotne. Są sprawy wiary i są sprawy społeczne, które już niekoniecznie, w których niekoniecznie ten czy inny biskup jest nieomylny. Poseł Iwaniak z delikatnym uśmiechem na twarzy słuchał posła Urbaniaka. Co ten uśmiech oznacza? No, oznaczał to, przecież poseł Urbaniak właśnie wyrecytował dokładną regułkę tego, jak powinno wyglądać państwo świeckie. Czyli Kościół nie wtrąca się w życie, w życie państwa. Państwo nie wchodzi w życie Kościoła, natomiast przecież państwo świeckie, no to już, to, przepraszam, bo naprawdę, to już jest jakaś bzdura, że państwo świeckie oznacza to, że będziemy mordowali księży. No to bez przesady. No to nie jest jakieś średniowiecze. Zresztą myślę, że jakbyśmy... To było akurat odwrotnie pewnie. Ale gdybyśmy popatrzyli na te czasy, o których pan wspominałem, czasy PRL-u, no to myślę, że wtedy księża mieli mniejszą krzywdę, niż jakbyśmy policzyli, ile dzieciakom ostatnio tej krzywdy wyrządzili. Więc pewnie to ten bilans by wyszedł w drugą stronę. Panie pośle, jeśli chodzi o to, nikt nikogo nie powinien krzywdzić, nikt nikomu się nie powinien wtrącać, każdy powinien kochać kogo chce, spać z tym, z kim chce i jak chce, i każdy powinien wierzyć w to, co chce, i ani rząd, ani państwo, ani społeczeństwo nie powinno na siebie wchodzić i na pewno nie powinno być tak, że zambony powinniśmy być sami ludzie. Nie powinniśmy sobie, ale to pan mówił, żeby nie było. Nie, ale mówimy o jakby dwóch różnych rzeczach. Przed chwilą pan powiedział, że chodzi o to, żeby hierarchowie kościelni nie mówili nam, jak mamy głosować, co mamy robić i tak dalej. No to jest właśnie kwintesencja państwa świeckiego. My chcemy, żeby oni po prostu tego nie robili. A mało tego, te wszystkie pieniądze, które dostają, żeby się z tego rozliczali, żeby wszystkie przywileje, które mają, były jakby rozliczane, żeby byli, jeśli cokolwiek zrobią, to ponosili normalnie karę, tak jak my. To jest po prostu państwo świeckie, a nie sprowadza tego do kwestii, że ktoś kogoś będzie mordował. No, chciałbym zaznaczyć jedną rzecz. Bez przesady. Być może to nie zostało wprost przeze mnie idealnie sformułowane. Natomiast trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Trzeba rozróżnić partyjną politykę i partyjne sprawy, w których Kościół nie powinien, w mojej opinii, czy hierarchowie nie powinni się wypowiadać w bieżących sprawach partyjnych na przykład, ale ma pełne prawo do tego, żeby wypowiadać się w sprawach społecznych. Ale... Ma pełne prawo do tego też, żeby ewangelizować. Ja tego nie odmawiam nikomu. Państwa polskiego, skoro w nich też są katolicy. Ale, tak jak cały czas mówię, nie powinno być sklejenia się jednej partii z Kościołem katolickim. Żadnej partii. Jednej, dwóch, trzech, pięciu. Tego nie powinno być. Państwo polskie ma prawo do tego, żeby z Kościołem katolickim pewne sprawy załatwić. Ale, prawda? Absolutnie, ale powiem panu więcej. Sam chodziłem za tym, prosiłem kogo mogłem, żeby mój kościół, znaczy, a zasadniczo budynek, który jest budynkem zabytkowym, dostał na remont pieniądze, więc mówimy jakby o dwóch różnych rzeczach. Oczywiście pewne sprawy będą na siebie zachodzić, bo muszą na siebie zachodzić, ale świeckość tego państwa będzie polegała czyli na tym. Rozumiem, że podtrzymamy proszę? Czyli rozumiem, że konkordat zostaje. Niewątpliwie trzeba do niego usiąść, mocno go zreformować. Być może go nawet rozwiązać. Jeśli chodzi o finansowanie na przykład Kościoła. Ale wie pan, Kościół stracił też część ziemi, z której mógł się utrzymać. Nie stracił, bo myślę, że odzyskał, a potem premierowi za grosze odsprzedawał. No to nie przesadzajmy. Teraz pan trochę manipuluje. Nie manipuluję, bo to doszło do takich rzeczy. Dobrze, ale panie pośle, to usiądźmy i policzmy, co stracił, co trzeba oddać, co sprzedał w sposób niedalny. To ja może zapytam tak, panie pośle, czy to państwo świeckie, które proponuje Lewica, to jest państwo, w którym szanowani są także ci, którzy należą do tego do Kościoła? Ale mało tego, drodzy państwo, i ja jestem osobą wierzącą, chodzącą do Kościoła. Ja naprawdę nie jestem szykanowany ani odstawiany w tej partii. W ogóle nie ma z tym problemów. Ja chodzę, jak są święta, jak mogę, chodzę na mszę i żaden kolega nie powiedział: stary, co ty robisz, albo w jakiś sposób, żebym to odczuł. Po prostu robię to, co chcę. Nikt na mnie nie wpływa. My mówimy, kwestie wiary są kwestiami indywidualnymi. Wszystko trochę publiczne.
No to wpływają na pana życie. Na ale, pana no dobra, ale to jest moja, ale nie, ale to jest moja indywidualna, ale to jest moja indywidualna decyzja. Na pana późniejsze decyzje. Nie, to jest moja indywidualna decyzja. A ja mówię o tym, że nie może być tak, że jak ja zdecyduję, że moje dziecko nie chodzi na religię, to nie może być tak, że cały system jest rzucony na to, żeby z tym dzieckiem walczyć, żeby to dziecko poszło na tą religię. Mówię o tego typu kwestie. No ale to się niestety zdarzało. Czyli nie powinien Włodzimierz Czarzasty mówić, że Kościół w Polsce to jest tylko Dobrowa Górnicza, bo tak można odczytać te jego słowa na marszu. Nie pan, to jest nie, on to oczywiście uwypuklił, no bo przecież to tak niestety trochę jak w soczewce pokazało, tym bardziej, że były próby też jakby tego zatajania, tak? Więc no to jest obraz, boli mnie to jako osoby wierzącej, że to, co tam się dzieje, jest zamiatane pod dywan, że ci, którzy powinni być ukarani, są chowani i przenoszeni. Mhm. Mało tego, dla samej wiary byłoby lepiej dla Kościoła, gdyby było powiedziane, jesteś winny, masz normalną karę i byłoby inaczej. Dzisiaj jak popatrzymy na duże miasta, bo to się głównie dzieje w dużych miastach, młodzież, która może już decydować, odchodzi od religii. To wszystkich na pewno powodu. Panowie boli, niezależnie od tego, czy... Warto zaznaczyć tylko z księżmi, zwłaszcza, że to jest jak z samolotami. Jak jeden spada, jeden się rozbija. No to wszystkich panowie na pewno boli, że do takich afer w kościele dochodzi, niezależnie od tego, czy ktoś należy do kościoła, czy nie. Ale czy nie boli pana też jako człowieka, któremu pan jest wierzący, to, że Włodzimierz Czarzasty ten kościół przedstawia tylko jako tę Dąbrowę Górniczą? Wie pan, no, trzeba szokować, trzeba uwypuklać i trzeba w sposób właśnie taki konkretny pokazywać to, co jest złe, żeby ten Kościół też próbował się naprawić. Tym bardziej, że on też ma a propos pokazywać dobre rzeczy i trochę nas uczyć. I wiadomo, że przy takiej sytuacji, przy wystąpieniu wiecowym, no... Tym bardziej, że to dotyczyło i tam był określony czas, dotyczyło wskazania pewnej drogi i dlatego to było wypuklone. Myślę, że to też jakby nie o to chodzi. Znam akurat Włodka, wiem, że jest osobą niewierzącą, ale nigdy z jego strony nie widziałem, żeby w stosunku do kogoś, kto wierzy, padło jakieś słowo złe. Panowie, to przechodzimy do bardzo... No, trudnego, myślę, tematu. Puszka Pandory została otwarta, no to mowa o tej aferze Pandera Gate na YouTubie. Mocny materiał Sylwestra Wardęgi, też pewnie rozpoznawalna postać wśród tych, którzy śledzą regularnie YouTube. No i do tego stopnia ta afera jest dzisiaj istotna, że odnosi się do niej nawet premier Morawiecki. Posłuchajmy. Wczoraj usłyszeliśmy historię człowieka, który według wszelkiego prawdopodobieństwa wykorzystywał swoją sławę zbudowaną na internecie do tego, aby krzywdzić nieletnie dziewczyny. Słuchajcie, to jest naprawdę coś tak okropnego, że musimy wszyscy na czele z państwem polskim, ale nie tylko, z różnymi organizacjami pozarządowymi i wszystkimi ludźmi dobrej woli, zrobić wszystko, aby zapobiegać tego typu zachowaniom patocelebrytów. Nie waham się użyć tego sformułowania. To są naprawdę patocelebryci, ludzie, którzy w tak ohydny sposób wykorzystują swoją popularność, swoją rozpoznawalność w internecie. To naprawdę coś okropnego. No, historia wstrząsająca i czy tutaj wszystkie partie polityczne zaangażują się w walkę z takimi patocelebrytami, z takimi zjawiskami, o których mówi premier Morawiecki. Michał Urbaniak. Młodzież Wszechpolska już w zeszłym roku zaczęła taką akcję jak Młodzież przeciwko patocelebrytom. Warto tą akcję prześledzić. Zachęcam też naszych widzów do tego, żeby sobie zobaczyli w internecie, co tam się dzieje i co było pokazywane. No, widać po prostu, że to zjawisko już istnieje od jakiegoś czasu, że część tych internetowych celebrytów, jakby można powiedzieć, mocno nadużywa tej swojej popularności, ale jakby To jest pewien element, tak? Tam, gdzie są ludzie, tam, gdzie są pieniądze, tam, gdzie jest sława jakaś, tam często jest degeneracja moralna.
nie unikniemy tego pewnie w świecie, natomiast po prostu pedofilię trzeba zwalczać. I no, to trochę koresponduje z naszym poprzednim tematem, ale tutaj nie powinno być żadnej taryfy ulgowej dla tego czy innego człowieka, który interesuje się małymi dziewczynkami czy małymi chłopcami. Tu trzeba to wypalać żelazem. A mówiąc bardziej dosłownie, być może warto też w przyszłej kadencji Sejmu zastanowić się nad podniesieniem, zaostrzeniem kar dla czynów pedofilskich. Tak na przykład była dyskusja ileś lat temu na temat chemicznej kastracji. Gdzie to jest? Należałoby zastanowić się też nad podniesieniem samych wysokości wyroków. A być może no, w przyszłości, jeśli Polska będzie państwem, które będzie też traktować się poważnie, być może warto powrócić do jakiejś formy straszaka, jakim też jest kara śmierci. Nie mówię, że to jest docelowy model do zwalczania pedofilii, ale być może jeden z modeli, w których należałoby też sprawę załatwiać, jeśli ktoś jest bestią, tak, no, mamy ustawę o bestiach, prawda? No to jeśli jest niebezpieczny dla społeczeństwa, a społeczeństwo nie jest w stanie sobie z nim poradzić, to przypominam też, że akurat tradycyjna nauka Kościoła katolickiego również to dopuszcza. Panie pośle, czy Lewica jest zainteresowana walką z pedofilią nie tylko w Kościele, ale też z pedofilią wśród celebrytów, patocelebrytów? No tak, no, zresztą jak powstawała komisja i zespół w parlamencie, no to dość mocno naciskaliśmy, żeby to się wydarzyło. Ta pedofilia powinna być, mówiliśmy o wypalaniu, pan poseł mówił o wypalaniu gorącym żelazem. To na każdym etapie, bez względu na to, kto to czyni, tak jak powiedziałem, czy to jest ksiądz, czy to jest celebryta, czy to jest polityk, nauczyciel, fryzjer, stomatolog, to powinno być piętnowane, powinny być wysokie kary, na tyle wysokie, żeby to było odczuwalne dla tej osoby, która to robi, ale też odstraszające dla tych wszystkich. Natomiast to też... Kara śmierci? To, nie wiem, czy kara śmierci. Ja generalnie jestem przeciwko karze śmierci, a więc w tym wypadku na pewno też. Natomiast... Ale może są takie przypadki, gdzie jednak to warto rozważyć, czy nie? A czy dla mnie, jeśli chodzi o karę śmierci, to w ogóle jest to przypadek ekstremalny, nie ma zgody na to. Myślę, że są zupełnie inne możliwości dzisiaj. Natomiast, ale to pokazuje, że trochę ten system i jakby system nadzoru, czyli państwo trochę zawodzi, bo myślę, że takie przypadki powinny być wyłapywane, tym bardziej, że bardzo często słyszymy, że to gdzieś tam jakieś stowarzyszenia doszły do tego, że ktoś wykorzystuje internet, a tak naprawdę policja nie ma sukcesów w tych kategorii łapania w ten sposób tych zwyrodnialców. Tu jesteśmy, myślę, ogromne pole do tego, żeby to naprawić. A więc państwo po prostu trochę zawodzi tu na tym polu. Bo to zawsze są delikatne sprawy. Z jednej strony... No tak, ale są ci, którzy to tropią, są stowarzyszenia, na przykład są różne organizacje i oni mogą. To też zawsze trzeba sprawdzać, prawda? Bo ale oczywiście, że tak. Pamiętajmy też o jakimś domniemaniu niewinności. Tak jak na przykład Lewica, pana koleżanki, chciałyby wprowadzać ustawę, która zakładałaby domniemanie winy przy gwałcie. No to tu też trzeba uważać, prawda? Ja na przykład jestem za tym, żeby podnieść kary za sam gwałt, ale niekoniecznie likwidować takie coś jak domniemanie niewinności. No i tutaj mamy podobną sytuację. Trzeba zawsze zważyć dwie racje, by przypadkiem nie skrzywdzić kogoś, kto był niewinny, a z jakiegoś powodu... Właśnie, gdzieś i tu kara śmierci jest pod znakiem zapytania. Tak, natomiast bo życia się nie odda. Musi być ponad wszelką wątpliwość, prawda? Więc to... Mamy w Polsce zakładam, że w ostatnim czasie na 10 tysięcy przypadków. Jeden dobry przykład, że ta kara śmierci, gdyby się odbyła, to człowiek by nie żył. Dzisiaj się wszystko wyjaśniło. Więc no, to jest bardzo trudny problem. Są takie, no a z Trynkiewiczem co pan zrobi? No to natomiast wszystko, co dotyczy dzieci, to powinno być w pień wycinane i karane najmocniej. Jak najsurowiej, no, tak? Jak najsurowiej, tym bardziej, że bardzo często tym dzieciakom po prostu psuje się przyszłość.
To mam nadzieję, że ten przyszły parlament, w którym mam nadzieję, że i panowie się znajdą, zrobi wszystko, żeby z tym walczyć, żeby takich wstrząsających historii, żeby nie były tematami takich programów. I na koniec, panowie, sobie zostawiłem bardzo ciekawą opinię wygłoszoną dzisiaj w mediach. Profesor Wojciech Rafałowski, socjolog i autor książki Kampanie parlamentarne w Polsce, który powiedział: w tej kampanii urzekły mnie dwie partie. Z jednej strony to była Konfederacja, a z drugiej strony to była Lewica. Ja doceniam przede wszystkim sprawność marketingową, nie chodzi mi w tej chwili o merytorykę. W Konfederacji, mówi dalej profesor Rafałowski, podobało mi się to, jak pięknie potrafiła ukryć swoje brunatne wnętrze. I dalej mówi profesor Rafałowski: dlatego doceniam Lewicę, która poświęciła znaczną część swojej kampanii na wyciąganie na wierzch tej brunatności i zrobiła to skutecznie, bo Konfederacji spadło poparcie. Jak się panowie do tej opinii odniosą? Poseł Urbaniak może pierwszy. Cóż, zobaczymy, jaki faktycznie będzie wynik wyborczy, to zobaczymy za półtora tygodnia. Moim zdaniem te wyniki jakieś tam sondażowe, które były pokazywane od tygodni, wcale nie musiały być prawdziwe, mogły być zarówno z bardzo wysokie, jak i nieco niższe, mogły być też pewnym nie tyle może manipulacją od razu, ale raczej być może grą na jakieś zbudowanie trendów. Tak, Lewica zamiast zajmować się swoim programem i promocją go, wolała się zajmować Konfederacją przez pewien okres swojej kampanii. My nie zaglądaliśmy za głęboko do środków waszych list, a podejrzewam, że wiele kwiatków można tam znaleźć. Ale odpuścimy to sobie. No, prawda jest taka, że no, w każdej partii też zdarzają się osoby kontrowersyjne, czy barwne. No, my nie jesteśmy partią, która jest jak zupa pomidorowa, że wszyscy mają nas kochać i lubić, prawda? My chcemy w polityce osiągnąć konkretne rzeczy. Chcemy w polityce pokazać, że da się zbudować państwo, które będzie jednocześnie tradycyjne w treści, a nowoczesne w formie. Że da się budować państwo w oparciu, czy politykę międzynarodową w oparciu o interes narodowy. Że da się budować państwo, w którym Polak będzie gospodarzem i będzie w stanie sam zarobić na swoje utrzymanie i nie będzie musiał prosić państwa o to, żeby mu do czegoś dokładało co chwilę, gdzie usługi publiczne będą w miarę efektywne i w miarę tanie, a nie rozbudowane do ogromnych rozmiarów i gdzie będzie, gdzie podatki będą na poziomie 70% paru, jak niektórzy koledzy, na przykład posła Iwaniaka, by chcieli. Panie pośle, czy Konfederacja ukrywa przed wyborcami swoje brunatne wnętrze, a wy to demaskujecie? Jest taki fajny zespół, śpiewa zresztą bardzo sympatyczną tę piosenkę. Nazywajmy rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu. I faktycznie tak się stało. Wystarczyło pokazać wnętrze Konfederacji, powiedzieć, jak traktują kobiety i co by chcieli z tymi kobietami robić, no, jakie mają miejsce. Tak? No, jak, ale kto konkretnie... Pana koledzy Korwin-Mikke mówił o tym, gdzie jest miejsce. Kobiety powinny sprzątać w domu, rodzić dzieci, gotować zupy. Ponadto, jeśli chodzi o Unię, to najchętniej byście z niej wyszli. No też mówicie, że generalnie powinniśmy płacić podatków, a nie wiem, z czego byśmy utrzymywali policję, a więc my po prostu to obnażyliśmy, tak? No, ten fałsz Konfederacji i tej prawdziwe wnętrze. No i okazało się to na tyle skuteczne. Z tego się cieszymy. Ale oprócz tego robimy swoją robotę, bo pokazujemy swój program. I tyle. No cóż tu można więcej powiedzieć. A jeśli ktoś to docenia, tym bardziej profesor, no to... Ja Michał Urbaniak, czy Lewica was obnażyła? Raczej skutecznie manipulowała faktami. Choćby szeroko manipulowana i powtarzana, nie tylko przez Lewicę zresztą, ale na przykład przez samego naszego naczelnika państwowego, pana Kaczyńskiego, powtarzane kłamstwo o bonie edukacyjnym, czego nie ma w naszym, przepraszam, zdrowotnym, że my rzekomo chcielibyśmy na przykład 4300 zł dać i niech ludzie idą samopas. Ale są politycy, którzy o tym mówią. Ale jest to prawdą. Ale mówią o tym. Ale proszę mi dać dokończyć. Nie jest to prawdą. Można przytoczyć te wypowiedzi i to jest mówione. Ale wie pan, że słabo słyszał, gdzieś tam się pomylił, a co innego zupełnie jest w programie i co innego pokazujemy, że jest ale kto, polityk w programie.
No na łączu... Znaczy, prawda jest taka, że chcielibyście, że ci, którzy sobie nie dają rady, no to trudno, muszą umierać w bidzie, nie chodzić, że nie będzie ich stać na lekarza. Właśnie my, jako lewica, mówimy, że właśnie takim osobom trzeba po prostu pomagać. Proszę panu, mówię, że właśnie pan kłamie, bo to, co zakładamy, na przykład to jest rozbicie monopolu NFZ. Sami chwaliliście, zresztą byłem parę dni temu z panią Kotulą, pana koleżanką, na debacie, sama chwaliła system niemiecki, że no, dobrze byłoby dążyć do takiego systemu, gdzie jest wiele kas chorych, wiele organizacji, które dostarczają usługi zdrowotne. To jest właśnie kierunek, w którym my chcemy iść. Rozbić monopol NFZ-u. A wy kłamiecie, że chcemy zabrać ludziom w ogóle usługi publiczne dotyczące nam przez systemu ochrony zdrowia, co nie jest prawdą. Chcemy go usprawnić. Dosypywanie kolejnych pieniędzy, tak jak wielu waszych polityków mówi. Ale pana koledzy mówili, że jak kogoś nie stać, to po prostu nie będzie leczony. Dosypywanie kolejnych pieniędzy, tak jak chcą wasi politycy. A Korwin, pan poziomu, powie, co powiedział Korwin-Mikke o kobietach? Że to jest po prostu, traktował je jak przedmiot. No to, ale on tego nie powiedział. No jak to? No właśnie nie powiedział czegoś tego. Niech pan nie kłamie, bo właśnie nie wie pan nawet, do czego się pan odnosi. Odnosi się pan do jakiejś bandy, która założyła sobie organizację i znaczy, gdzieś tam... No, dobrze pan nazwał Konfederację, tak? Nie, nazwałem organizację, o której pan wspomniał, która nie jest powiązana z Konfederacją, więc proszę nie kłamać. No i wracając do poprzedniego wątku, jeszcze dosypywanie do takiego systemu ochrony zdrowia, gdzie jest już dużo pieniędzy, a system jest źle zorganizowany, jest bez sensu. Uważam, że należy zreorganizować system. Zostawić składkę, zostawić to, że to jest składka ubezpieczeniowa i dać ludziom... No nie, no ale wasz... Za tę składkę, którą dzisiaj płacą. Wódz Mencen mówił, że zero składek, zero podatków, zero... Ale nie mówił czegoś takiego. Trochę jak Kononowicz, no niczego nie będzie. Wszyscy będą żyli i ci, którzy mogą... Ci, którzy sobie dać... Nie, mam tak mówić? Mam w ten sposób mówić? Nie chcemy zabrać, my mówimy, że podatki. Podatki mają być progresywne. 70 parę procent podatków, nie, absolutnie. No to wie pan co... Nie ma tego w naszym programie. Chcecie, żeby ludzie jedli robaki? Nie, nie. No, ale widzi pan, to jest właśnie ten poziom dyskusji, właśnie zaczął pan oskarżenia, które nie mają w ogóle, nie są prawdziwe, no. No tak, ale nie, problem polega na tym, że my nigdy nie powiedzieliśmy, że zmusimy ludzi do tego, że będą jedli robaki, natomiast wy wprost powiedzieliście ustami Korwina-Mikke, gdzie jest miejsce kobiety. Mówiliście, mówiliście o osobach słabych. Pan manipuluje. O osobach słabych. Wie pan, to jest tryb wyborczy, proszę podać mnie w trybie wyborczym i udowodnimy to sobie, no. Panowie, tutaj stawiamy kropkę. Ja mam nadzieję, że zarówno wnętrze Konfederacji, jak i wnętrze Lewicy jest piękne, kolorowe, wcale nie brunatne. Lewicy jest wybitnie czerwone. Michał Urbaniak. Michał Urbaniak, Konfederacja. Nie brunatne. Arkadiusz Urbaniak, Lewica. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Spór o kolory na koniec i o wnętrza. Dobrej nocy. Na koniec tego programu. A przepraszam, jeszcze wyniki naszej sądy, bo sonda trwała w trakcie naszego programu. Czy rząd PiS walczy z niekontrolowaną migracją? Tu gdzieś mi się schowały niestety wyniki tej sondy. Ale to państwo sobie, to drodzy widzowie, sobie sprawdzicie na czacie YouTube, jak to wyglądało. Walczy sprzedając wizy. Dziękujemy za te wszystkie odpowiedzi w sądzie i dziękujemy, że byliście z nami. Zapraszam na jutro o 18 w imieniu Kamila Szewczyka, a jutro jego gośćmi będą Paweł Kukiz z pierwszej części, w tej części też telefony od widzów, a w drugiej części debata Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość, Konrad Berkowicz, Konfederacja. Dobrego wieczoru.